Jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się z uruchomienia Centrum Logistycznego w Żgowie, a już możemy ogłosić kolejną inwestycję. Z pewnością będzie nie lada atrakcją, ale także ogromnym usprawnieniem naszej pracy. Dynamiczny rozwój naszej firmy stawia przed nami nowe wyzwania, których rozwiązania wymagają niekonwencjonalnych metod. Opracowany przez nas projekt konsolidacji magazynów, opierający się na stałym ruchu ciężarówek, sprawuje się świetnie jako tymczasowe rozwiązanie. Jednak cały czas pracowaliśmy nad wprowadzeniem metody transportu, która pozwoli nam na zautomatyzowanie procesu i skrócenie czasu potrzebnego do konsolidacji zamówień. Veles Loop oparty jest na systemie próżniowego tunelu, w którym lewitujące kapsuły mogą osiągnąć prędkość nawet do 416 km na godzinę. Oto projekt naszej kapsuły. Została stworzona tak, aby zachować najbardziej aerodynamiczny kształt oraz pojemność 40 800 cm3. Pozwala to uzyskać prędkość 330 km na godzinę. Przyszłość projektu to rozszerzenie o transport posiłków Smart Lunch między lokalizacjami, a w końcowej fazie transport pracowników. W przypadku kapsuł osobowych, aby poradzić sobie z problemem klaustrofobii, na wewnętrznej stronie pokrywy będzie wyświetlany obraz z technologii rozszerzonej rzeczywistości. Pasażer będzie miał możliwość wyboru jednej z 10 przestrzeni takich jak Żgowskie Łąki, Tropikalna Dżungla lub nasza ulubiona Powierzchnia Księżyca. Komfortowa pozycja bezpieczna boczna gwarantuje zarówno relaks, jak i maksymalny stopień ochrony w przypadku awarii lub kolizji. Pierwszym etapem jest przygotowanie stacji wejściowo-wyjściowych. Jak widzicie, prace nad nimi już trwają. W Centrum Logistycznym Łódź w ramach projektu Exodus 3 przygotowaliśmy podziemną infrastrukturę. Przy biurowcu powstaje stacja, której ukończenie jest planowane na koniec 2024 roku. Ten wykop jest także kluczowy dla drugiego etapu, którym jest przekopanie tunelu łączącego nasze trzy lokalizacje w województwie łódzkim. Plan zakłada stworzenie dwudrożnego ciągu o długości 3323 metrów i średnicy 75 cm. Trzecim etapem jest zbudowanie i uruchomienie infrastruktury łączącej istniejącą sieć taśmociągu z podziemnym systemem Veles Loop. W Centrum Logistycznym Łódź w ramach projektu Exodus Maximus wykorzystamy istniejącą winę Kimaroxa. W CLR uruchomiliśmy projekt Hermes. To ultrawydajne taśmociągi z możliwością transportu wertykalnego na dowolną wysokość przy rotacji 120 obrotów na minutę. W trakcie projektowania rozpatrywaliśmy wykorzystanie już istniejących kanałów wodnych, ale względy ekonomiczne i przepisy BHP wykluczyły takie rozwiązanie. Przeprowadzone przez nas badania geologiczne wskazują na to, że teren, na którym planowany jest tunel, charakteryzuje się dobrą odpornością skał na obciążenia dynamiczne oraz stabilną warstwą gruntów. Pierwszy odwiert jest planowany na trzeci kwartał 2023 roku. Projekt Veles to krok naprzód w rozwoju firmy, ale także przełom dla branży logistyki. Wierzymy, że TME będzie inspiracją dla polskich firm.